Brytanika. Nil, rzeka bogów. Od zarania ludzkości żyzne brzegi rzeki Nil były zamieszkane. Już pierwsi osadnicy stawiali czoła nieprzewidywalnemu i tajemniczemu żywiołowi. Nil, mający źródła w sercu Afryki, płynący przez 6671 km i uchodzący do Morza Śródziemnego, kształtował życie i wierzenia wielu ludów. Echa starożytnych rytuałów pobrzmiewają do dziś na wyżynach Etiopii, rozległych bagniskach Sudanu i egipskich polach. Głównymi religiami są to dziś islam i chrześcijaństwo, lecz obie noszą ślady zapożyczeń z dawnych wierzeń i obyczajów. Tu właśnie ponad 3000 lat przed Chrystusem Nil dał początek pierwszej na świecie wielkiej cywilizacji. Wciąż zdumiewają nas jej osiągnięcia. To tu narodził się człowiek Zachodu. Tu nauczył się uprawiać rolę i zmienił brzegi Nilu w rajski ogród. Starożytni Egipcjanie stworzyli pierwsze pismo, wyryli napisy w kamieniu i wznosili budowle, które przetrwały do naszych czasów. W ich religii człowiek współistniał harmonijnie z naturą i mógł dostąpić nieśmiertelności. Dążąc do ujarzmienia natury, człowiek uczynił ją swym Bogiem. Cywilizacja egipska nie pojawiła się nagle. Trzeba było tysięcy lat, by człowiek z prymitywnego nomada stał się osiadłym rolnikiem, a potem tysięcy lat, aby z małych osad wyrosły potężne miasta.
Do dziś Egipcjanie budują domy z cegieł mułowych, wyrabianych przy użyciu tych samych drewnianych narzędzi. Żyją z uprawy roli, nawadniają pola wodą pobieraną z Nilu. Około 5000 lat temu nad rozlewiskami wyrosły wielkie piramidy. Pierwsze pola uprawne, pozyskane z nabrzeżnych bagien, pojawiły się na długo przedtem. To właśnie rolnictwo było źródłem bogactwa, z którego zrodziła się cywilizacja. Tam po raz pierwszy zaczęto zbierać nasiona traw rosnących na rozlewiskach i wyhodowano gatunki zbóż, które uprawiamy dzisiaj. Tutejsze wioski od czasów starożytnych niewiele się zmieniły. Na roli pracują wszyscy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Również i w domach niewiele się zmieniło. Do dziś kobiety pieką w glinianych piecach. Nawet gry pochodzą z czasów faraońskich. Jednak obecnie osady mają kontakt ze światem zewnętrznym. Część plonów eksportuje się do Europy, a wielu chłopów jeździ do miasta. Wielu też podejmuje tam pracę. Kair, stolica współczesnego Egiptu, został założony ponad 1000 lat temu przez Fatymidów, którzy nazwali go Al-Kahira, czyli miasto zwycięskie. Od zawsze było miejscem strategicznym. Niedaleko stąd powstały piramidy. Miasto leży w punkcie, gdzie rzeka zaczyna się rozwidlać w deltę. Dziś jest to najgęściej zaludnione miasto Afryki z 15 milionami mieszkańców. Większość z nich wciąż czuje się silnie związana z rodzinnymi wsiami. Adel El Abt jest jednym z nich. Jest sprzedawcą, ale ma też ziemię. Większość czasu spędza na swojej farmie w delcie rzeki. Moja rodzina mieszka w Kairze. Moi bracia są inżynierami, lekarzami, a ja zawsze chciałem być farmerem. Od małego. I myślę, że udało mi się spełnić marzenie. Obszar delty nie jest ogromny, ale to najżyźniejsza ziemia w Egipcie. Dawniej pełno tu było jezior zarośniętych papirusami. Nasi przodkowie meliorowali tereny i zajmowali pola, chyba najżyźniejsze na świecie. Tak żyzne, że wystarczy kilka hektarów, by wieść dostatnie życie. Rodzina Adela ma 20 hektarów. Farmy prowadzi zarządca Mohamed. Ich rodziny zaczęły współpracować dwa pokolenia temu, gdy dziadkowie osuszyli ten teren. Sąsiedzi Adela uprawiają ryż na własne potrzeby. Tak jak kiedyś, na polach pracują wspólnie całe rodziny. To właśnie nadwyżka produkcji zboża dała starożytnemu Egiptowi siłę napędową dla rozwoju cywilizacji i zaowocowała powstaniem państwa faraonów.
Egipcjanie byli najlepszymi budowniczymi wszechczasów. Piramidy w Gizie to największe kamienne budowle, jakie kiedykolwiek zostały wzniesione. Powszechnie mówi się, że to niewolnicy budowali piramidy. Tak naprawdę byli to jednak robotnicy sezonowi, poszukujący innego źródła przychodów w ciągu 3 miesięcy, gdy ich pola leżały pod wodą. Było to możliwe dzięki napływającemu mułowi rzecznemu. To czarnoziem. Dzięki niemu powstał Egipt i dzięki niemu ta farma przynosi dochody. Czarnoziem to skarb Egiptu. Mówi się, że Egipt to dar Nilu. Proszę spojrzeć na te osady, pełne żelaza, cynku, manganu, wszystkiego, co roślinie potrzebne. To prawdziwy cud. Co roku Nil nam go przynosi. Cud powstaje prawie 7 tysięcy kilometrów w górę rzeki, tam gdzie najdłuższa rzeka świata ma swój początek. Tak naprawdę są dwa Nile. Błękitny bierze początek na wyżynach Etiopii, zaś biały wypływa z jeziora Wiktorii w Afryce Środkowej. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że za coroczne powodzie odpowiada bóg Hapi. Bądź pochwalony, Hapi, stwórco samego siebie, żywicielu Egiptu, który zalewasz pola stworzone przez Ra, by napoić spragnionych. Nil Błękitny dostarcza większość mułu i wody, jakie docierają do Egiptu. Jednak to minerały niesione przez Nil Biały powodują, że ziemia jest tak żyzna. W Afryce Równikowej Dolina Nilu wygląda tak, jak w Egipcie za czasów pierwszych faraonów. Występują tu liczne gatunki zwierząt, podobne do tych, które zamieszkiwały bagna dolnego biegu rzeki w starożytności. Zmiany klimatu oraz intensywne polowania na tych terenach wyniszczyły populacje wielu gatunków już tysiące lat temu. W czasach pierwszych dynastii, prawie 5000 lat temu, z Egiptu zniknęły słonie, żyrafy i nosorożce. Mimo wytrzebienia słoni oraz innych gatunków fauny, Egipcjanie czcili przyrodę i jej potęgę. Jednym ze świętych zwierząt stał się hipopotam. Potężna i łagodna samica wyobrażała boginię Toeris, opiekunkę porodów. Z kolei tratujący pola samiec był utożsamiany z Setem, bogiem chaosu. W starożytnym Egipcie nie było tak sucho jak dziś. Poza doliną ciągnęły się sawanny. Na nich schronienie znajdowały drapieżne koty i stada roślinożerców. Żyrafa była dla Egipcjan symbolem przepowiedni. To dlatego, że tak daleko sięga wzrokiem. Próba rozumienia otaczającego świata pełnego zwierząt i chęć zapanowania nad nim stała się podstawą do rozwoju starożytnej mitologii i religii.
Dążenie do wprowadzenia ładu w świecie pełnym różnych istot widoczne jest na tym kamiennym nożu sprzed 5000 lat. Ma on rękojeść z kości słoniowej, rzeźbioną w zwierzęta, zarówno prawdziwe, jak i będące owocem wyobraźni. Na takich rękojeściach ukazano ponad 40 gatunków. Takie katalogowanie zwierząt dawało poczucie panowania nad nimi. Jedno z nich było szczególnie inspirujące. Dla Egipcjan lew był królem, zaś król był lwem. Płaskorzeźby z 3,5 tysiąca lat przed Chrystusem ukazują władcę pod postacią drapieżnego lwa, pożerającego wrogów. Lassa, włócznie, pułapki oraz łuk i strzały były częścią coraz wymyślniejszego uzbrojenia. Świat nie stawał się dzięki temu mniej niebezpieczny. Afrykański bawuł mógł zabić człowieka tak samo jak wielki kot. Dlatego też bawuł stał się symbolem agresji, nieposkromionej potęgi. Tak oto król Narmer, pierwszy faraon zjednoczonego Egiptu, jest ukazany na rytualnej płaskorzeźbie. Przedstawia legendę o powstaniu pierwszego państwa na świecie. Jego głową stała się osobistość podobna bogom. Pół krowa, pół bawuł. Narmer, władca Górnego Egiptu, jest bykiem. Zgniata mury krnobrnego miasta i tratuje wroga. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów w historii Egiptu. Proklamuje królestwo jako formę władzy. Posługując się symbolami zwierząt i hieroglifami, ustanawia kod wyrażania myśli, który funkcjonował przez kolejne 3,5 tysiąca lat. Horus, bóg sokół, inny symbol władcy, rządził krainą papirusów w ujarzmionej delcie. Zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu pod wspólnym panowaniem zostało wyobrażone przez postać łączącą oba mityczne potwory. Przemianie egipskich plemion koczowniczych w osiadłe społeczeństwo pod władzą króla sprzyjał klimat i położenie geograficzne. Urodzajne gleby, stałe nasłonecznienie i odpowiednie temperatury ułatwiły Egipcjanom stworzenie tu raju na ziemi. Dobra nie były jednak dzielone równomiernie. W luksusy opływali tylko nieliczni. Większość Egipcjan żyła w biedzie. Jednak nawet biedni mieli pod dostatkiem owoców palmy daktylowej, dostarczającej cukru, wina oraz mającej właściwości lecznicze. Daktylowce, figowce i inne drzewa owocowe przeplatają się na nabrzeżu. Niektóre z nich od zawsze rosły w Egipcie, inne pojawiły się później. Nil karmił nimi wszystkich ludzi. Rzeka była pełna ryb, a na bagnach mnożyły się kaczki i gęsi. Na dodatek kupcy z całego kontynentu spławiali Nilem towary. Dostarczali złoto, kość słoniową, heban, kadzidło i skóry afrykańskich zwierząt. Była to kraina obfitości. Nic zatem dziwnego, że dostatek pojawiał się tak naturalnie, jak daktyle z drzewa. Czasami można odnieść wrażenie, że tak jest do dziś.
Praca współczesnego egipskiego rolnika tak naprawdę niewiele się różni od wykonywanej za faraonów. Na przykład Nota wciąż jest najważniejszym dniem mającym wpływ na zbiory, żniwa, dojrzewanie owoców itd. Tak samo jak za faraonów. Nota jest bowiem dniem nadejścia powodzi. Do dziś w Egipcie jest to święty dzień. Zwiastunem życiodajnej powodzi był święty ptak Ibis. Wysoka woda przeganiała go coraz dalej na południe. W Egipcie pojawiał się w pełni lata. Rolnicy mieli w Ibisach sprzymierzeńców. Zjadały szarańcze oraz odsłonięte krokodyle jaja. Ibis, zagłębiający dziób w ziemię niczym pisarz pióro w koamarzu, stał się symbolem mądrości. A dla Egipcjan prawdziwą wiedzę stanowiła umiejętność dokładnego określenia momentu nadejścia wysokiej wody. Cały Egipt zamierał w oczekiwaniu na życiodajny żywioł. Ponad 3000 kilometrów w górę rzeki leży wyżyna Etiopii. Przez miliony lat płaskowyż erodował i spływał Nilem w postaci żyznego mułu. Każdej wiosny ulewy nasycają glebę i wypełniają koryta rzek. Woda podnosi się. Wodospady Tis i Sat w górze Nilu Błękitnego są już objęte powodzią. Cztery piąte wody płynącej do Egiptu pochodzi właśnie stąd. Wreszcie mętne wody Nilu Błękitnego łączą się z bogatymi w minerały wodami Nilu Białego. Niosą muł do Egiptu, gdzie rzeka zwalnia i zostawia osad. Dziś rzekę regulują tamy, a większość mułu osiada zanim dotrze do Egiptu. Dlatego woda jest niebieska. Ale jeszcze 100 lat temu powodzie wypełniały nieraz całą dolinę, przepędzając w suchsze rejony zarówno dzikie zwierzęta, jak i ludzi. Co roku Bóg Hapi zapewniał obfite plony, zalewając pola odżywczą wodą, budząc je po raz kolejny do życia. Po kilku miesiącach woda opadała i rozpoczynał się karnawał. Egipcjanie jako świetni przyrodnicy rejestrowali zachodzące zmiany minuta po minucie. Na malowidłach zdobiących prastare grobowce w Meidum widnieje procesja gęsi zwiastująca powrót życia na tereny zalewowe. Żadne zwierzę nie było jednak tak wyposażone do zbierania pozostałości po powodzi jak ibis. Zakrzywionym dziobem wydłubuje najsmakowitsze kąski. Ze względu na spryt ibisa jego postać przybiera Toot, Bóg mądrości. Mądry ptak pojawia się na ścianach niezliczonych świątyń, doglądając pracy skrybów. Tu przewodniczy drzewu życia, maluje na liściu imię faraona. Dopóki tego nie dokończy, faraon nie istnieje.
Taka jest potęga Pisma. Niezwykłością sztuki egipskiej jest jej wielkie, niemal naukowe przywiązanie do szczegółów. Dudek ma wyraźny czubek. Sułtanka afrykańska kryje się wśród lilii wodnych. Zimorodek krąży nad rzeką. Sztuka egipska nie uznaje abstrakcji czy stylizacji. Często wiernie oddaje sceny z życia przyrody. Celem było na tyle szczegółowe przedstawienie zwierząt na malowidłach grobowych, by mogły towarzyszyć zmarłym w zaświatach. Nigdzie powódź nie była tak oczekiwana jak w Asuanie. Egipcjanie mierzyli stan wód urządzeniem zwanym nilometrem. W najlepszych latach woda podnosiła się o ponad 8 metrów powyżej poziomu zimowego. Metr wyżej oznaczał zalanie wsi. Metr niżej oznaczał głód. Dopóki nie zbudowano tam, do mierzenia stanu wód używano tego właśnie wskaźnika. Obok niego widzimy starą miarę z czasów faraońskich. Mierzenie wody to nie wszystko. Trzeba jeszcze umieć poradzić sobie z żywiołem. Pierwsze kanały irygacyjne powstały przed epoką faraonów, lecz prawdziwą rewolucję w rolnictwie stanowiło wynalezienie żurawia. Żuraw ma kubeł na jednym końcu i ciężar z błota na drugim. Urządzenie to niezwykle przyspieszyło nawadnianie pól. Około 300 lat przed Chrystusem greccy najeźdźcy wprowadzili kierat, koło napędzane siłą zwierząt, umożliwiające ciągłe wydobywanie wody. Im sprawniejszy był system jej dostarczania, tym więcej ziemi można było zaorać. Starożytne metody wyciągania wody były tak skuteczne, że nie zmieniano ich przez kolejne 2000 lat. Jedyne, co różni urządzenie stosowane w gospodarstwie Adela od tego tradycyjnego, jest zastosowanie silnika diesla zamiast wołów. Urządzenia te 2000 lat temu wprowadzili Rzymianie. Wciąż są niezastąpionym elementem systemu nawadniania. Woda wyciągana jest z niższych poziomów i doprowadzana wyżej. Co 12 lat Adel musi wymieniać koło na nowe, ale jest niemal identyczne z rzymskim oryginałem. Wraz z rozwojem techniki następował wzrost gospodarki. Nowe metody uprawy roli były tak wydajne, że Rzymianie musieli stawiać wielkie spichlerze do przechowywania plonów. Dzięki nim Egipt żywił całe cesarstwo. Nadwyżki ziarna były tak duże, że można było 2/3 obniżyć podatki w Rzymie. Egipt, dar Nilu, stał się niezbędny dla Rzymu.
Egipcjanie tworzyli swą cywilizację dzięki zbożu dającemu bogactwo. Obok jęczmienia uprawiali kilka innych gatunków zbóż na chleb i piwo. Ziemia rodziła nie tylko zboża. Uprawiano także len na płótno. Faraonów interesowało jednak przede wszystkim ziarno. Co roku armia urzędników mierzyła pola rolników. Plony były na tyle pewne, że ustalono bardzo prosty system podatkowy. Łączył wielkość pola z wysokością rocznego przyboru wody zgodną ze wskazaniem nilometru. Na tej podstawie obliczano wysokość podatku. Opodatkowane było także bydło. Oto scena liczenia bydła w dużej posiadłości. Chłopi przepędzają swe stada przed obliczem skrupulatnego urzędnika. Z mułu nilowego pozyskiwano glinę garncarską. Ceramika to jedno z najstarszych rzemiosł w Egipcie. Rola mułu rzecznego była przeogromna. Był on kluczowy dla rolnictwa, ale także dla kultury. Już 5000 lat przed Chrystusem wyrabiano naczynia na zboże, oliwę i wino. Dziś w Egipcie wytwarza się naczynia o różnorodnym przeznaczeniu. Większość wsi ma własnego garncarza. Nasza wiedza o czasach prefaraońskich pochodzi właśnie z pochodzących z wykopalisk naczyń. Kształty, szkliwo i ozdoby pomagają nam określić z dużą precyzją chronologię wydarzeń z historii Egiptu. 5000 lat temu naczynia takie wypełniano pokarmem, który miał towarzyszyć zmarłym w podróży w zaświaty. Bogato zdobiono je wizerunkami zwierząt i bóstw. Jedną z najstarszych postaci jest kobieta krowa z ramionami wzniesionymi wysoko, niczym krowie rogi. Bydło Ankoli, hodowane nad Górnym Nilem, bardzo przypomina właśnie to bóstwo. Idea świętej krowy występowała także poza Doliną Nilu. Tu jest żywa po dziś dzień. W połowie drogi między Wyżyną Abisyńską a Jeziorem Wiktorii Biały Nil zmienia się w szerokie, porosłe papirusem bagniska. Kupcy arabscy nazwali go Sud, czyli przeszkoda. To największe mokradła na ziemi, stanowiące barierę oddzielającą Afrykę równikową od Egiptu. To ziemia Nuerów, ludu, którego żywot jest ściśle związany z istnieniem bydła. Bez Nuerów bydło nie przetrwałoby na tych terenach, bez bydła nie istnieliby Nuerowie. Życie Anouk jest monotonne. Co dzień o świcie rozpala ogień. Paliwem jest nawóz bydlęcy. Nuerowie nie mają stałych domostw. Gdy Nil wylewa, przenoszą się wraz z bydłem na wyżej położone obszary. Gdy woda opada, wracają na bagna.
żyją zgodnie z rytmem Nilu w niezwykle trudnych warunkach. Wcieramy w krowy popiół. To chroni je przed muchami tsetse. Przegania je też dym. Po dojeniu wypędzamy krowy na pastwisko. Potem zbieramy nawóz, suszymy go. Pali się nim w piecu. Kobiety Nuerów dbają o wszystko, co wiąże się z uprawą i przygotowaniem zboża. Proso, pszenica to podstawa pożywienia, tak samo jak w czasach faraońskich. Tak żyją tu kobiety od niepamiętnych czasów. Pracują równie ciężko jak dawniej. Ich zadaniem jest też dojenie krów i przetwarzanie mleka. Gdy krowy wracają z pastwiska, to właśnie kobiety je doją. Z mleka robi się masło. Dziewczynki od najmłodszych lat uczą się, jak doić krowy. Nic się nie zmieniło. Od starożytności cielęta były przywiązywane do przednich nóg matki. Tykwa zaś to idealne naczynie na mleko, do dziś używane. Ludzie ci kochają swe krowy i są przekonani, że one też to czują. Dla ludzi tych krowy mają myśli i uczucia. Odbierają ich nastroje, również smutek po utracie mleka, którym powinny się żywić cielęta. Temat bydła dominuje w rozmyślaniach i rozmowach nuerskich chłopców. Gdy dorosną, za krowy będą mogli kupić narzeczoną. Liczba posiadanych krów stanowi o statusie. Plemienny mędrzec, Gotcz, wyjaśnia młodym, że bydło zostało nadane Nuerom przez bogów. Ludzie i krowy potrzebują się nawzajem. Gdy człowiek został stworzony, Bóg kazał mu iść w świat, a krowa miała za nim podążać. Bóg tak rozkazał. To On jest stwórcą. Zakazał nam zabijać krowy, bo są Jego stworzeniem. Krowy nie można zabić, chyba że się umiera z głodu.
Niemal wszędzie na świecie bydło jest niczym więcej jak źródłem mleka i mięsa. Natomiast dla Egipcjan jest święte. Hator jest wprawdzie zapomnianym bóstwem, ale Egipcjanie są bardzo religijni, a Nil wciąż jest źródłem duchowych wartości. Grecki historyk Herodot 2,5 tysiąca lat temu powiedział, że Egipcjanie są najbardziej religijni ze wszystkich ludzi. A ponieważ mieszkamy nad Nilem, ciągle coś nam grozi. Powódź albo nieurodzaj. Dlatego z natury jesteśmy religijni i musimy trzymać się blisko Boga, dbać o duszę. W starym Kairze niemal na każdym rogu stoi meczet. Przez ostatnie 1000 lat Kair był wielkim centrum islamskiej kultury i edukacji. W Egipcie mieszka ponad 50 milionów muzułmanów, lecz istnieje tu również spora społeczność chrześcijańska. Większość należy do kościoła koptyjskiego. Zanim Arabowie dokonali podboju tych ziem, czyli do VII wieku, większość Egipcjan była Koptami. Patriarcha tego kościoła, papież Szenuda III, wierzy, że niektóre koptyjskie pojęcia zakorzenione są w najstarszej tradycji. Do dziś modlimy się w kościołach za Nil, aby Bóg sprawił, że woda podniesie się tyle, ile trzeba, ani bardziej, ani mniej. Nie żyjemy w oderwaniu od przyrody, od świata, który nas otacza. Dlatego w naszych kościołach modlimy się za rośliny i wszystkie stworzenia, za wiatr, za powietrze. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że światem rządzą bogowie i ludzie. Bogini Nut łukiem nieba osłaniała ich przed siłami chaosu. Poniżej, w dolinie Nilu, Bóg Ziemi, Geb, kąpał się w wiecznych promieniach słońca. Czcili energię boską, nie samego Boga. Wyznawali wiarę w Bożą moc. Dostrzegali tę moc w słońcu, w wodzie, w Nilu. Dlatego czcili rzekę Nil i słońce. Słońce było najważniejszym bóstwem, źródłem życia bogów i ludzi. Świt każdego dnia był powtórzeniem aktu stworzenia i cały świat chylił czoła przed słońcem podróżującym po sklepieniu niebieskim. Krokodyle występowały na całej długości Nilu. Miały ponad 6 metrów długości i instynkt zabójcy. Otwierając paszczę, modliły się do słońca, ale też budziły przerażenie. Dlatego też krokodyle były zwierzętami Seta, bóstwa chaosu, wroga Horusa. Przypisywano im wysoki status jako obrońcom faraona. Trzymający symbol życia bóg krokodyl Sobek stoi na straży wielkiego faraona Amenhotepa.
Architektura świątyni przesycona jest elementami zaczerpniętymi z przyrody. Bliźniacze pylony wyobrażają wysokie klify otaczające Dolinę Nilu. Rzeka płynąca między nimi prowadzi do świata duchowości. Świątynie gloryfikują zwierzęta rzeczne, przekształcając je w bóstwa. Przyroda była idealizowana i naśladowana. Te kolumny przedstawiają stylizowane papirusy. Żadna istota nie pozostawała bez znaczenia. Każde żywe stworzenie pod słońcem miało swe miejsce w religii i w sztuce. Architektura egipska wyrażała powszechne pojęcie mechanizmów życia, zasady wzrostu i wydawania owoców. Kłosy i kiełki są symbolami odradzającej się przyrody. Nad życiem rzeki czuwał Ozyrys, bóg odradzającej się i zamierającej natury. Jego atrybutami były laska i cep, gdyż przyjmował modlitwy zarówno rolników, jak i pasterzy. Ty jesteś Nilem, napisał faraon Ramzes w hymnie do Ozyrysa. Twoja woda daje życie bogom i ludziom. W starożytności Nil dzielił się na 5 odnóg, między którymi rozciągały się papirusowe bagniska. Papirus był tak ważną rośliną, że stał się symbolem Dolnego Egiptu. U źródeł Nilu Błękitnego zbieranie papirusów wiąże się z poważnym ryzykiem. Wywrotne papirusowe czółno może wpłynąć na hipopotama, krokodyla albo węża. Ludzie starają się głosem wystraszyć zwierzęta. Papirus jest rośliną bagien i rozlewisk, wysoką na 4 metry. Jej łodygi mają szczelne komory powietrzne, dzięki czemu nie toną, będąc doskonałym materiałem do wyrobu łodzi. Papirus służył nie tylko na czółna. Był materiałem, na którym zapisywano słowa i symbole. Miażdżąc łodygi papirusu i sklejając je, Egipcjanie produkowali pierwszy na świecie papier. Niebezpieczeństwa czające się nad rzeką nieraz były opisywane z dużą dozą czarnego humoru. Egipcjanie na zwojach mających do 30 metrów długości rysowali pierwsze na świecie komiksy. Z mułu i wody starożytni Egipcjanie stworzyli raj na ziemi.
Nie wyobrażali sobie lepszego świata, dlatego po śmierci pragnęli zabrać wszystkie swoje rzeczy ze sobą. Przez 5000 lat faraon patrzył w dal na pola i mógł być dumny ze swych poddanych. W końcu jednak widok ten uległ zmianie. Nadeszło uprzemysłowienie. Wciąż jednak ta nowa gałąź gospodarki rozwija się w harmonii z rolnictwem. Coraz więcej ludzi opuszcza wieś i przenosi się do miast. We współczesnym świecie związek człowieka z naturą nie jest już tak silny jak dawniej, dlatego zapomina się o starożytnych obrzędach. Mimo to wspomnienie raju na ziemi wciąż jest żywe. Każde społeczeństwo i każda religia chce powrócić do Edenu. Jest to miejsce, które w wyobraźni wciąż możemy odnaleźć, płynąc Nilem. Nasz kres jest w naszym początku, powiedział poeta Eliot. I koniec całej naszej wędrówki nastąpi wówczas, gdy dojdziemy tam, skąd przybywamy. Gdy wreszcie znajdziemy to miejsce. Dziś nad Nilem znajdujemy dawne idee w nowym wcieleniu. U podstaw egipskiej religijności leży przekonanie, że ludzie i zwierzęta powinni żyć w harmonii. Oraz, że to ludzkość jest odpowiedzialna za utrzymanie stałego porządku rzeczy. Idea ta jest wciąż żywa. Pojawia się we wspomnieniach minionych czasów, gdy Nil był rzeką bogów.